Trwają przygotowania do imprezy sylwestrowej, która odbędzie się na polach marsowych w Parku Śląskim. Jak co roku Zarząd Transportu Metropolitalnego zachęca mieszkańców, aby osoby, które wybierają się do Chorzowa, skorzystały z komunikacji miejskiej. Te udogodnienia to przede wszystkim zwiększona częstotliwość połączeń i większe pojazdy na poszczególnych liniach. Przede wszystkim zachęcamy do skorzystania z linii tramwajowych, ponieważ tam częstotliwość połączeń będzie bardzo duża. Przed zabawą sylwestrową w szczycie komunikacyjnym kursy będą realizowane co 3 minuty, natomiast po zabawie co 2 minuty. Te zmiany dotyczyć będą co najmniej kilkunastu linii tramwajowych i autobusowych. Na Sylwestra można też pojechać samochodem, ale trzeba liczyć się ze sporymi utrudnieniami. Miejsca parkingowe będą dostępne w tym dniu od godziny 16, wjazd od ulicy Złotej. Wszelkie informacje znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Miejsca parkingowe są płatne, będzie pobierana zryczałtowana opłata w wysokości 20 zł. Ze względu na to, że będzie bardzo duże zainteresowanie, również musimy też przewidywać, że tych miejsc będzie mało tym razem. W Sylwestra wejście na teren imprezy będzie możliwe już od godziny 19. Wejście dla publiczności odbywać się będzie od strony Alei Karolinki i Alei Głównej. Na scenie przed Stadionem Śląskim wystąpi około 20 wykonawców. Wśród nich m.in. Ralf Kamiński, Lady Punk, Baim, NA, Phil, Doda czy Dawid Kwiatkowski.